Przemysław Małecki, trener KGHM Zagłębia 2 Lubin. Panie trenerze, po dobrej grze Zagłębie Lubin odpada z rywalizacji w Pucharze Polski, ale trzeba przyznać, że możemy być zadowoleni z chłopaków i z ich postawy. No zdecydowanie tak, tak naprawdę w tym całym meczu to jest jeden, ale taki najistotniejszy element, z którego nie jesteśmy zadowoleni, to jest wynik. Wszystkie jakby pozostałe rzeczy naprawdę na duży plus. Postawa chłopaków, umiejętności, które przeciwstawili, pokazali zdecydowanie wyższe od przeciwnika, mimo że gra w wyższej klasie rozgrywkowej. Myślę, że byliśmy zespołem, który też charakteryzowała o wiele większa kultura gry, jakość gry. Byliśmy zespołem, który prowadził, próbował budować akcje cierpliwie, konsekwentnie i stwarzaliśmy też sytuacje, bo to też było ważne, że tak naprawdę też sami zabrakło albo skutecznego wykończenia, albo ostatniego podania i te nasze ataki gdzieś tam się załamywały na wysokości pola karnego, ale było dużo takich momentów, gdzie tej kropeczki nad i brakowało. Nie ustrzegliśmy się błędu przy jednym ze stałych fragmentów, to czego się najbardziej obawialiśmy tak naprawdę, czyli warunków fizycznych i tych dośrodkowań stałych fragmentów przeciwnika. Byliśmy na to przygotowani, aczkolwiek no, wiadomo, że to był duży atut rywala i tutaj akurat zdobyli jedną z bramek. Szkoda, że my swoich sytuacji nie wykorzystaliśmy, ale tak jak powiedziałem, chłopakom w szatni pogratulowałem, prosiłem, żeby głowy mieli podniesione do góry, bo wykonali kawał dobrej roboty, a dzisiaj no, tak jak powiedziałem, pokazali duże umiejętności, a to, czego im dzisiaj brakuje, czyli tego doświadczenia, to właśnie po to są takie mecze, za chwilę rozgrywki z trzeciej lidze, taka gra jak dzisiaj, szkoda, że nie będzie kolejnej, bo to jest bezcenne doświadczenie, którego im brakuje i które muszą właśnie łapać takimi meczami, tak, i wyciągać lekcje i doświadczenie właśnie z takich sytuacji, z takich momentów, jak miało miejsce dzisiaj, tak. Pan Piotr Rzepka, panie trenerze. Awans Gryfa do następnej fazy gier pucharowych, trener zadowolony, drużyna zadowolona, ale jak to wyglądało według pana okiem? No bardzo zadowoleni, bo wiadomo, że najważniejszą częścią tego jest wynik końcowy po ostatnim blisku sędziego. No, napracowaliśmy się bardzo dużo, bo spotkały się dwa style. Młodzież Lubina, która chce wyprowadzać piłkę, która rozpracowuje jakieś schematy, a my nawet te mecze gramy pod kątem naszych rozgrywek ligowych, czyli w drugiej lidze. Wiadomo, że jest bardzo dużo walki, jest no, wykorzystywania błędów przeciwnika, jak najszybciej przedostanie się pod bramkę przeciwnika, także spotkały się dwa zupełnie różne style. Może dlatego ten mecz był interesujący, bo jakby jedni i drudzy chcieli grać to samo, to może mogłoby być to trochę nudne. No i najważniejsze to, że strzelamy tę bramkę, która decyduje o naszym zwycięstwie, bo nie dość, że ona jest strzelona w końcówce po ładnej akcji, to jeszcze często oprócz wyniku to daje taką pewność psychiczną, charakter. Kilka zmian i kilku zawodników odeszło, kilka nowych twarzy, ale takich nowych, które funkcjonowały w juniorach, tak? Czyli jakby z dwóch zespołów stworzony nowy zespół. Ale no, ta idea, ta filozofia klubu, która towarzyszy wszystkim zespołom, powoduje to, że jakby to przejście też nie jest z jednego do drugiego zespołu jakąś dużą trudnością, bo pewne rzeczy są charakterystyczne dla wszystkich zespołów Zagłębia, które chcą budować grę, chcą kreować grę, chcą grać w sposób taki kreatywny, ofensywny. No, dlatego oczywiście pewne niuanse, które w poszczególnych zespołach się wprowadza, są czymś nowym, ale chłopcy szybko się do tego adoptują i to było widać dzisiaj, tak? Że to zrozumienie, myślę, że dzisiaj już było na niezłym poziomie, a z tygodnia na tydzień będą funkcjonowali coraz lepiej.